mamy drużynę UKS Nowa Łódź pod opieką, tak, uśmiechnijcie się, słuchajcie, wiemy, że no, zajęliście bardzo wysoką lokatę w dzisiejszym turnieju. Pewnie pozostał troszeczkę niedosyt, ale o tym za chwilę. Chcieliśmy Wam podziękować za wspaniałe emocje, których dostarczyła Wam nam Wasza drużyna. Przedstawiam opiekunów, trener Marcin Kuzaniak i Rafał Fijałkowski. Proszę nam opowiedzieć krótko o tym, jak funkcjonujecie w Łodzi, skąd się wzięła inicjatywa powstania Waszego klubu. Proszę uprzejmie. Klub powstał 10 lat temu. Założycielami, że tak powiem, był Roman Ferdyk i pan Waldemar Darewski. Funkcjonujemy właśnie już, jak wspomniałem, od 10 lat. W Łodzi jest nas około 60-70 w klubie i powoli się rozwijamy cały czas. Co pan sądzi o organizacji tej dzisiejszej imprezy? O organizacji jesteśmy bardzo zadowoleni. Organizacja na wysokim poziomie, że tak powiem, wszystko dopięte na ostatni guzik. Nie mamy, że tak powiem, żadnych zarzutów. Wszystko było super. Bardzo fajnie. Teraz zapytam chłopaków, jak się czujecie po tym meczu? No to dobrze. No generalnie mogliśmy zająć wyższe miejsce, no ale niestety mieliśmy trudnego przeciwnika, więc... Tak, przeciwnik był bardzo wymagający, zresztą na bardzo podobnym poziomie, bardzo wysokim poziomie jak Wasza drużyna. Czy podobała Wam się dzisiejsza impreza? Bardzo. Tak. W takim razie życzymy Wam wielu sukcesów w przyszłości, udanych, no i życzymy Wam spokojnego, dobrego powrotu do domu. Dziękujemy uprzejmie jeszcze raz za wszystkie emocje, których nam tutaj dostarczyliście i dziękujemy oczywiście trenerom, wspaniałym opiekunom. Dziękujemy, do widzenia.